Witam serdecznie. Dzisiaj otwieramy sobie list Jakuba, rozdział pierwszy tego listu. I przyjrzymy się trochę dłuższemu fragmentowi z pierwszego rozdziału, pierwszych 18 wersetów. No ale oczywiście nie będzie to szczegółowe omówienie, ale taki ogólny zarys tego, co Jakub, autor tego listu, chce nam przekazać, a przede wszystkim co chciał przekazać adresatom swojego listu, bo to jest też bardzo ważne. Zaczynamy nasze rozważania od rozdziału pierwszego i wersetu pierwszego. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. To jest niezwykle ważne stwierdzenie, ponieważ musimy zrozumieć, że wszystko, co w tym liście zostało napisane, wynikało w jakiejś mierze z faktu, że jego treść tego listu przeznaczona jest dla żydowskiej diaspory, żydowskiej mesjanistycznej diaspory. Czyli po prostu dla nawróconych Żydów, którzy nie stanowili zwartego społeczeństwa, ale stanowili takie enklawy w różnych miejscach ówczesnego imperium. To ma ogromne znaczenie, ponieważ ci ludzie musieli się spotykać z rzeczywistością, która naprawdę nie była wcześniej im tak dobrze znana. Kiedy mieli własne państwo, kiedy mieli własną świątynię, co prawda ograniczoną autonomię, ale jednak byli u siebie. Natomiast teraz są rozrzuceni po świecie. I to rodzi wiele problemów, bardzo wiele problemów. My dzisiaj z perspektywy 2000 lat wiemy, że Żydzi w tej diasporze wycierpieli się co niemiara. W różnych krajach różnego rodzaju prześladowania ich spotkały i rzeczywiście Polska, przez nich nazywana Polin, czyli miejsce odpocznienia, no jawi się prawie jak ojczyzna. Ja nie rozumiem Polaków, którzy taką nienawiścią darzą Żydów, aczkolwiek z drugiej strony zupełnie nie pojmuję Żydów, którzy nienawidzą Polski. Bo Polska była takim krajem, gdzie oni naprawdę nie przeżywali zorganizowanych prześladowań. Owszem, zdarzały się niesnaski, ale jak to w każdym społeczeństwie. Dwa fragmenty przeczytajmy razem. To nam ułatwi zrozumienie tego, co pomiędzy się znajduje. Czyli powtarzamy. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. I ostatni fragment, zamykający niejako klamrą to nasze rozważanie, brzmi: gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń. Czyli mówiąc wprost, autor listu, kierując te słowa do rozproszonych Żydów, mówi im wyraźnie: wy jesteście zrodzeni przez słowo prawdy. A więc mamy do czynienia z autentycznymi uczniami Jezusa Chrystusa. Mamy do czynienia nie tylko z Żydami, ale i wyznawcami Jeszui, Mesjasza. To jest ważne, bo wszystko, co przeczytamy pomiędzy tymi dwoma wersetami, ma troszeczkę inny wymiar teraz. Pierwszy werset już pamiętamy, drugi i kilka następnych. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niechaj prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. I oczywiście my bardzo dobrze rozumiemy ten fragment. Mówimy o próbach, które przechodzimy jako ludzie wierzący, o doświadczeniach naszej wiary, ale znowu
Nie potrafimy zrozumieć do końca tego fragmentu, jeżeli nie pojmiemy, nie przyjmiemy do wiadomości, że chodzi o Kościół żyjący w diasporze. Tak, Kościół żydowski, ale żyjący w diasporze. Troszeczkę to przypominać może sytuację na przykład w dzisiejszej Polsce, gdzie mamy dominującą religię i mamy rozrzucone po całym kraju często bardzo małe zbory, a nawet wielu ludzi, którzy samotnie w całych miejscowościach wyznają Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Mistrza. To zupełnie inaczej każe nam patrzeć na sprawę doświadczeń. Ponieważ ludzie, którzy żyją w zwartym społeczeństwie, wyznającym Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, zupełnie inaczej i innych doznają doświadczeń, czy prześladowań, czy prób. Zupełnie inaczej próbowana jest ich wiara i wytrwałość, niż właśnie wśród takich rozproszonych wyznawców Jezusa Chrystusa. Oni nie tylko muszą się mierzyć ze swoimi słabościami, nie tylko muszą dać odpór wszelkiego rodzaju pokusom, które ich atakują, i my właśnie w tym kontekście rozumiemy przede wszystkim to, o czym pisze Jakub, ale oni dodatkowo muszą się zmierzyć z bardzo silną opozycją zewnętrzną. Często z manipulacjami rodziny, często z niechęcią sąsiadów, często z atakami ludzi, którzy gardzą tymi, którzy nie są po prostu katolikami. I Żydzi rozproszeni w całym imperium właśnie czegoś takiego doświadczali. Byli znienawidzeni często przez Żydów, którzy byli dalej ortodoksami, ale też przez pogański kościół nie zawsze byli akceptowani, ponieważ byli Żydami. W miarę upływu wieków, no to ten problem narastał. I Kościół generalnie, rozumiany w tym przypadku jako Kościół katolicki, prześladował Żydów, i to jest prawda. Twierdzenie, że było inaczej, no jest kłamstwem, zwyczajnym kłamstwem. I nie wiem, po co w ogóle jest to kłamstwo przywoływane, ponieważ no, fakty są faktami. Historia wcale nie jest aż tak zapętlona, żeby nie można było dojść do źródeł. A więc jeśli dzisiaj żyjesz w rozproszeniu, jeśli jesteś daleko od miejsc, w których głosi się Ewangelię, nie masz braci i sióstr według ciała, ponieważ mówię o tych wierzących według ciała, bo nie masz kościoła po prostu, no to musisz zrozumieć, że ten list jest również do ciebie. I Bóg o tobie pamięta, i Bóg wspiera cię we wszystkich twoich niemocach i słabościach. Czasami nie umiemy i nie wiemy, jak postąpić w różnych sytuacjach. A Jakub pisze tak, jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Rzeczywiście czasami brakuje nam po prostu mądrości, bo nie mając oparcia w Kościele, nie mając oparcia w starszych Kościoła, musimy sami podejmować każdą decyzję. Jest nam bardzo trudno. A Biblia mówi: nie bój się. Zacznij Boga prosić o mądrość, ale proś z wiarą. Jeśli będziesz prosił, prosiła z wiarą, to Bóg odpowie na twoją modlitwę i obdarzy cię mądrością i sprawi, że twoje decyzje będą mądrymi decyzjami. Natomiast pamiętaj, że jeżeli prosisz bez wiary, żyjesz bez wiary, to jak Bóg ma odpowiadać na twoje modlitwy? Przeto niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Taki człowiek to ktoś o rozdwojonej duszy. Chwiejny w całym swoim postępowaniu. Teraz mamy fragment, który jest niezwykle ważny. Posłuchajmy. A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego, bogaty zaś z poniżenia swego,
gdyż przeminie jak kwiat trawy. Albowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę, kwiat jej opadł i uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu. Tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Kościół rozproszony, zresztą podobnie jak kościół, który żyje we wspólnocie, to kościół, który jest niejako zmuszony do tego, żeby pomagać sobie. No, przykro to powiedzieć, ale dzisiaj naprawdę wielu wierzących nie zdaje w tej sprawie egzaminu. Ale zostawmy to. Ja chcę się skupić na tych, którzy i o których wiem, że rozumieją, czym jest wspólnotowość Kościoła. W Kościele zawsze gromadzili się ludzie biedni i byli też ludzie bogaci, ale oni byli takim rodzynkiem. Obecność tych bogatych ludzi często zapewniała całym społecznościom przetrwanie. To są fakty historyczne. Tutaj też nie trzeba naprawdę zbyt długo podróżować w przeszłość, żeby odnaleźć wiele takich postaci. Chociażby hrabia Zinzendorf. Jak ktoś wie, o kogo chodzi, w porządku. Jeśli nie wiecie, poszukajcie, wygooglujcie sobie. To niezwykła postać. Jeśli jesteś biedny, to Bóg mówi, że masz się chlubić ze swojego wywyższenia. Bo jako biedny człowiek stałeś się dziedzicem Królestwa Bożego. I zaprawdę Bóg nie zostawi cię twojej biedzie. Bóg nie pozwoli na to, żeby ci, którzy są Jego własnością, żebrali, umierali z niedostatku. Bóg zawsze zapewni swoim utrzymanie. Natomiast bogaty powinien cieszyć się z poniżenia swego, ponieważ on i jego bogactwo przeminą jak kwiat, jak trawa. Nic nie pozostanie po tym. Na czym polega jego poniżenie? Ano na tym, że został zrównany w swoich tak zwanych prawach do dziedzictwa w Królestwie Bożym ze wszystkimi innymi. Jesteśmy braćmi, siostrami w Kościele. Nie ma pośród nas ludzi ważniejszych, mniej ważnych, bogatszych dostępem do Królestwa Bożego i tych, którzy to bogactwo mają ograniczone z jakichś względów. Tak, wiele rzeczy u różnych ludzi dzieje się różnie, ale to wynika z wiary, wynika z zaangażowania, wynika po prostu ze społeczności z Bogiem, jaką ci ludzie mają. Trzeba pamiętać, że to, co tutaj i teraz, to po prostu marnieje i nic nie pozostanie z tego. I teraz ciekawy 12 werset. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. O jaką próbę może chodzić w tym przypadku? W przypadku ludzi biednych tych prób nie brakuje. Oni są poddawani próbie nieustannie, bo ich braki sam Bóg uzupełnia. W różny sposób, ale tak jest. W przypadku ludzi bogatych bardziej chodzi o to, że ci ludzie zaczynają pełni Bożego Ducha, pełni Bożej mądrości sami siebie ograniczać. Widząc, dostrzegając potrzeby Kościoła, potrzeby innych wierzących, dzieląc się z nimi tym, co sami posiedli. Ktoś, kto taką próbę przejdzie, no naprawdę jest błogosławiony. I jeden, i drugi. I bogaty, i biedny. Tacy ludzie są błogosławieni. Mogą się radować Bogu. Dalej czytamy, niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Zawsze przy wszelkiej próbie istnieje pokusa, aby uczynić coś, jak to się mówi kolokwialnie, na skróty. Nie da się duchowego życia prowadzić na skróty. Po prostu, jeżeli przechodzimy przez jakąś próbę, to trzeba ją przejść do końca, do samego końca.
bo wtedy stajemy jako ugruntowani w wierze. Kiedy jeszcze zajmowałem się zawodowo prowadzeniem firmy, to wielokrotnie miałem do czynienia z sytuacją, w której mając w perspektywie różnego rodzaju płatności, a nie mając w kieszeni pieniędzy, miałem możliwość albo zareagowania w jakiś tam sposób, co wchodziło w rachubę, jakaś pożyczka, jakiś kredyt, albo zaufania Bogu. Na początku mojego duchowego życia korzystałem na ogół niestety z tej pierwszej możliwości, co oczywiście przysporzyło mi wiele, wiele problemów i kłopotów. Ale im dłużej żyłem z Bogiem, tym bardziej polegałem na tym drugim rozwiązaniu. I mogę powiedzieć wam jedną rzecz, kochani. Bóg nigdy się nie spóźnił. Tak, Bóg nigdy się nie spóźnił. Różne mamy powody, dla których przechodzimy nasze doświadczenia. Czasami sami wchodzimy na drogę jakichś doświadczeń, prób, wcale nie inspirowani przez Ducha Świętego. I wtedy można powiedzieć, że słusznie cierpimy z powodu własnej głupoty czy pychy. Natomiast, i o tym też pisze apostoł Piotr, natomiast jeżeli Bóg nas prowadzi, to warto Mu zaufać, warto powierzyć się w Jego ręce i warto uwierzyć, że On naprawdę wie, co robi. On wie, co robi. Bo jeżeli pożądamy rozwiązań, które wydają nam się naprawdę dobre, skuteczne i one być może nawet takie są w pierwszym momencie, to Biblia mówi tak, że to nas pociąga i nęci. I wcale nie oskarżajmy o to Boga, że tak jest, że jesteśmy w takiej sytuacji, bo On wcale nas nigdzie nie prowadzi do złego. W Jego interesie nie jest to, aby człowiek wierzący został uwikłany w jakieś problemy, z których później musi być może nawet całymi latami wychodzić, bo taki człowiek dla Królestwa Bożego przez wiele lat jest stracony. Nie ma czasu ani sił do tego, żeby służyć. On po prostu się wydobywa z nędzy duchowej, fizycznej, finansowej, w której nagle i to za przyczyną własnych decyzji się znalazł. Ale jeśli już tak się znajdziemy w takich sytuacjach, to później co się dzieje? Ta pożądliwość po prostu urodzi grzech. Urodzi grzech. To nie chodzi o to, że gdzieś teraz się pójdziemy łupić, ale to najprostszą rzeczą jest fakt, że zaczynamy polegać na sobie, na własnych umiejętnościach. Sami zaczynamy decydować o swoim życiu. A więc nie liczymy się z wolą Bożą, tylko liczymy się z własną wolą. Nie doszukujmy się jakichś strasznych, takich widocznych grzechów u ludzi wierzących, ponieważ często ich nie dojrzymy. Ale zobaczmy, przyjrzyjmy się tym grzechom, które czasami zupełnie nieświadomie dotyczą tych ludzi. Oni sami często nie zdają sobie sprawy, że żyją na przykład całkowitej niezależności od Boga. Że w ogóle nie dopuszczają Boga do większości swoich decyzji. Że tylko wtedy, kiedy naprawdę już stają przed ścianą, to wtedy zaczynają wołać. No ale czy Bóg jest zobowiązany, żeby wtedy im odpowiedzieć? Czy raczej nie jest w interesie Boga, a tak naprawdę też w interesie ich samych, żeby oni po prostu upadli, zbankrutowali? Bo nie da się kulawego domu wyremontować. Trzeba go po prostu zburzyć. I trzeba zbudować nowy. Pomyślmy nad tym. Bóg nas chce uchronić od śmierci, ponieważ kiedy zrodzimy grzech, to grzech nas zabije. Zrodzi śmierć. Nie błądźmy, umiłowani bracia. Nie dajmy się oszukiwać. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. To, co dobre w naszym życiu się zdarzyło, to przyszło od Boga. To nie myśmy sami uczynili jakąś dobrą rzecz w naszym życiu. To przyszło po prostu z góry. To przyszło od naszego Boga. Pamiętajmy o tym. Czasami się powołujemy na coś, co
naprawdę w naszym życiu jest dobrego. Ale zadajmy sobie pytanie, a skąd to mamy? Czy myśmy sobie to sami wypracowali? Czy aby nie jest tak, że po prostu Duch Święty nas obdarował tym, co dobre i święte? Reasumując, na tym świecie nie stanowimy społeczeństwa, o którym można powiedzieć, że jego Panem i Zbawicielem jest Król Wszechświata, Jezus Chrystus. Nie, tak nie jest. Na tym świecie Kościół, nawet jeżeli w jakichś rejonach świata stanowi większość, tak naprawdę jest mniejszością i żyje w rozproszeniu. A doświadczenie tego rozproszenia i tej mniejszości jest doświadczeniem wielu wierzących ludzi. Ale pamiętajmy, że Bóg nas wybrał, że Bóg nas błogosławił, że jesteśmy Bożą własnością. I pamiętajmy, że wszystko, co dzieje się w wyniku naszej przynależności do Chrystusa, nie umyka ani Bożej uwadze, ani nie wymyka się Panu Bogu spod kontroli. Ufajmy Mu, oddawajmy Mu nieustannie swoje życie, a On nas doprowadzi do tego miejsca, w którym chce nas widzieć na wieki.